Ja myślę, że najlepszy komentarz, jeżeli chodzi o przetarg na palety, bo tak to można w skrócie nazwać, i strefę relaksu, która jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowe elementy z powodu strachu pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to tutaj w tej sprawie tak naprawdę najlepszy komentarz wydało społeczeństwo, bo to ono zareagowało. Ja powiem panu, że spotykam się z mieszkańcami, jako radna sprawozdaję się przed mieszkańcami ze swojej działalności i nie spotkałam do tej pory żadnego mieszkańca, który by nie poruszył tego tematu w sposób negatywny. To jest 920 tysięcy złotych polskich pieniędzy, publicznych pieniędzy, które zostały wydatkowane na rzecz, która tak naprawdę jest warta 20-50 tysięcy i niekoniecznie jest to najbardziej pilna potrzeba do realizacji w Warszawie. I niestety mamy do czynienia z przykładem braku łazienek w mieszkaniach socjalnych i komunalnych w Warszawie, w stolicy 40-milionowego kraju, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy po prostu zadowalają się, bo są też tacy, którzy zadowalają się siedzeniem po prostu na zwykłych paletach. Ja już pomijam fakt ekonomii tutaj, ekonomii, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną i różnego rodzaju problemy z tymi mieszkańcami. Przez ostatnie tygodnie się mierzyli na przykład wywóz śmieci, bo w strefie relaksu mamy piękne 5 pojemników na odpady, natomiast Tarkówek i Białęka to są te dzielnice, w których ludzie mają problem, wychodzą, no i czujemy się po prostu w jakimś nierozwijającym się kraju. Tak bym to ujęła. Także tutaj chyba najlepszy komentarz do tego typu przetargów wydało właśnie społeczeństwo, mieszkańcy Warszawy, którzy są oburzeni, tym bardziej, że obok mamy Park Saski, w którym naprawdę jest dużo zieleni, możemy tam odpoczywać. No, komentarzy też w tym temacie było mnóstwo, jeżeli chodzi o częstotliwość ruchu drogowego, brak komfortu odpoczynku na asfalcie samym, gorąc, który tam również jest. Ktoś teraz fajnie skomentował kilka dni temu podczas opadów i jak taka pogoda była słabsza w Warszawie, że no, mamy tam zraszanie się wody, mamy cały czas ubywanie tej wody, mimo tego, że pogoda nie wskazuje na to, że ktokolwiek by chciał z tego miejsca skorzystać. No i oczywiście fałsz, totalny fałsz władz Warszawy, związany z plastikiem, związany z ekosystemem, z pakietem klimatycznym. Normalnie w strefie relaksu pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego możemy kupić piwo w plastikowym opakowaniu, napić się alkoholu martini i kupić lody z misją LGBT, bo tak te lody się firmują. Także no, uważam, że to są absurdy warszawskie. Pan prezydent w ten sposób pokazuje, że jest bardzo złym gospodarzem.